Servus, to jest podcast Kibicowski Głos Motorowców, tworzony z myślą o kibicach motoru Lublin i jego przyjaciołach. Projekt powiązany jest z serwisem kibicowskim motorlublin.com. Skowyt pismaków, drzemiący wulkan, opis Olsztyna, historia Stomilu i jego kibiców, ale także analiza przed meczem ze Stomilem. To wszystko czeka Was w piątym odcinku podcastu Głos Motorowców. Do naszego projektu dołączył Mateusz, który jako pierwszy zabierze głos i skomentuje czwartkowe decyzje Komisji Dyscyplinarnej PZPN-u w sprawie trenera Gonzalo Feo. Zanim przejdziemy do poszczególnych części odcinka, to dla nas najważniejszy jest teraz niedzielny mecz motoru w Olsztynie i tutaj pamiętajcie o zmianie czasu na letni, która nastąpi z soboty na niedzielę, czyli przestawiamy zegarki godzinę do przodu. Oprócz tego przypominam o tym, aby każdy wziął ze sobą szalik. No i tyle. Więcej nie przedłużam, bo dzisiaj nasze słuchowisko wyjątkowo będzie długie. Ave motor! Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz. Bardzo mi miło, że mogłem zagościć w podcaście Głos Motorowców, a chciałbym z Wami porozmawiać odnośnie naszego trenera Gonzalo Feo oraz sytuacji, która miała miejsce przez ostatnie dwa tygodnie, podzielić się moimi przemyśleniami na ten temat oraz pokusić o kilka słów komentarza. Przechodząc do meritum, nie będę Wam opisywał sytuacji, która miała miejsce przez ostatnie dwa tygodnie w klubie. Chyba każdy, kto interesuje się motorem, wie co się działo, słyszał o całej aferze i późniejszych wydarzeniach, także to pominę. Odnośnie opisu samej sytuacji, jak to wszystko wyglądało, też nie mam nic do powiedzenia. Tutaj jedyną osobą, która na ten temat może się wypowiadać, jest sam trener Gonzalo Feo. Jeżeli będzie miał taką ochotę, to zapewne to zrobi. Natomiast my nie jesteśmy do tego upoważnieni. Chciałem tylko zaznaczyć, że doniesienia medialne odnośnie całej sytuacji są bardzo, ale to bardzo nierzetelne. Więc jeżeli ktoś miał wątpliwości, to miał je słusznie, bo wiele z tego, co piszą dziennikarze, to totalne bzdury. Co do samego orzeczenia oraz tego, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Jak czytamy w komunikacie Komisji Dyscypliny PZPN, trener Gonzalo Feo został ukarany karą zasadniczą dyskwalifikacji o wymiarze 1 roku w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo kara pieniężna w wysokości 30 tysięcy złotych, jak również zobowiązanie trenera do pisemnego przeproszenia pana prezesa Pawła Tomczyka oraz rzecznik Pauliny Maciążek. Co możemy powiedzieć odnośnie tej kary? Na pewno nie zgodzę się, że kara jest łagodna. W polskiej piłce były bardzo liczne sytuacje, gdzie dochodziło do wszelkiego rodzaju bujek, awantur. Są piłkarze czy działacze, którzy mieli na swoim koncie wyskoki chociażby po alkoholu. Jazda pod wpływem alkoholu zakończona nie tylko kontrolą policyjną, ale też wypadkiem. Mieliśmy różnego rodzaju przepychanki, szarpaniny. W zdecydowanej większości przypadków kara była albo symboliczna, albo kary nie było w ogóle. Różnica jest taka, że w większości tych przypadków sprawa nie nabrała takiej mocy medialnej. No tutaj nasz trener niestety miał pecha i stał się celem zmasowanej nagonki mediów. Praktycznie od pierwszego do ostatniego dnia tej całej afery można było przeczytać mnóstwo artykułów, zwykłych paszkwili odnośnie całej sytuacji, gdzie jeden z drugim dziennikarzem tylko się nakręcał, jakby tu jeszcze trenerowi klubowi dowalić. No i z tego też powodu sprawa stała się medialna. Na pewno to nie pomogło temu wszystkiemu. Z tego też powodu uważam, że nie jest to mała kara. No przede wszystkim, trener został dyskwalifikowany. Co prawda w zawieszeniu, ale jednak. No tutaj już jakikolwiek wyskok, nawet nie do końca wiemy jaki, spowoduje jej odwieszenie i właściwie koniec kariery trenera. Dodatkowo, kara finansowa 30 tysięcy złotych. Nie mi oceniać, czy to dużo, czy mało, ale według regulaminu mogła być niższa. Kwestie przeprosin myślę, że pozostawię bez komentarza. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że pan trener Gonzalo Feo może w dalszym ciągu trenować motor Lublin. Będzie mógł być na meczu ze Stomilem oraz pozostałych spotkaniach. Będzie mógł prowadzić normalne treningi, uczestniczyć w meczach. Jest to zdecydowanie najważniejsze z tego wszystkiego, no bo osobiście nie wierzę, że w sytuacji, gdyby doszło do jakiegoś długotrwałego zawieszenia naszego trenera, na przykład tak jak chodziły tutaj pogłoski na 10 meczów czy na 3 miesiące, nie wierzę, że drużyna by tego nie odczuła.
Nie jestem nawet przekonany, czy właściciel klubu, pan Jakubas, w przypadku długiego zawieszenia zdecydowałby się na pozostawienie trenera Gonzalo. Szczególnie jeżeli miałoby tu miejsce rzeczywiście długie zawieszenie, powyżej 3 miesięcy, pół roku powiedzmy. No bo jednak funkcjonowanie takie, że trener gdzieś tam z trybun ogląda mecz, a prowadzi to wszystko zapewne asystent stolarski, który też ma wymagane odpowiednie licencje, no jednak mogło być mocno utrudnione. No niemniej, kara jest w zawieszeniu. Pan trener Gonzalo Feijoo może prowadzić zespół i miejmy nadzieję, że zrobi to jak dotychczas w tej rundzie z sukcesami. Najbliższa okazja w niedzielę w Olsztynie. Kolejną ważną sprawą odnośnie kary dla Gonzalo Feijoo jest fakt, że nie została mu zawieszona licencja trenerska oraz nie został skreślony z kursu UEFA Pro. Z naszego punktu widzenia jest to o tyle ważne, że bez tej licencji UEFA Pro Gonzalo Feijoo może prowadzić Motor Lublin w drugiej lidze, może prowadzić klub na obecnej licencji, co też robi, będzie też mógł to robić w przypadku awansu do pierwszej ligi z Motorem, mimo że tam już licencja UEFA Pro jest wymagana. Jednakże, w przypadku awansu do Ekstraklasy będzie już potrzebna licencja UEFA Pro, o którą teraz stara się nasz trener, no a zakładamy, że jest to projekt długofalowy, jeżeli chodzi o trenera Gonzalo Feijoo, no i że poprowadzi nas aż do Ekstraklasy. W przypadku, gdyby był skreślony z tej listy, mógłby ponownie przystąpić kursu dopiero po upływie 3 lat, więc skończyłby go pewnie po upływie 5 lat. Najwcześniej, biorąc pod uwagę, ile to wszystko trwa, także w Ekstraklasie by nas szybko nie poprowadził. No niemniej, licencja UEFA Pro jest dalej w jego zasięgu. Nie został skreślony z kursu, jest to bardzo ważne. Tutaj wydaje się, że kluczowa była rola jednak Zbigniewa Jakubasa i jego zespołu prawnego, który zapewne przedstawił solidne argumenty przed komisją dyscyplinarną. Stąd też wyrok jest taki, a nie inny. No z mojej strony jest to naprawdę duży kamień z serca. Różne plotki do nas dochodziły. Od tych najbardziej optymistycznych, po nawet najgorsze, że trener będzie zupełnie skreślony. No presja na komisji była gigantyczna ze względu na całą tą otoczkę medialną, ze względu na znane portale, o których za chwilę sobie powiemy. Także trzeba się cieszyć mimo wszystko z tego rozstrzygnięcia. Kara nie jest łagodna, ale jednak łagodniejsza niż mogłoby być. Mogło być naprawdę źle. Tyle odnośnie kary dla Gonzalo Feijoo. Kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć, to jest właśnie ta cała nagonka medialna, której byliśmy świadkami przez ostatnie 2 tygodnie. No trzeba sobie powiedzieć, że w ostatnim czasie dużo się pisało o Motorze. Dużo się pisało o trenerze Gonzalo Feijoo, niestety niekoniecznie dobrze. Prym w tym wiódł jeden znany portal quasi-sportowy, którego nazwy nie wymienię, bo się brzydzę tą nazwą. No każdy wie, o kogo chodzi, doskonale znamy również jego właściciela i kim on jest. No po prostu skala nagonki, którą oni nakręcili, to jest coś niespotykanego. Ja nie kojarzę naprawdę, nie kojarzę aż takiej nagonki na kogokolwiek ze strony tego portalu. Ilość artykułów, które oni napisali na ten temat, przekraczała 20, może 30. A to już kilka dni temu, pewnie w międzyczasie coś jeszcze napisali. No to jest wręcz absurd, do jakiej skali oni to nakręcili. Sprawa, która w piłce nożnej naprawdę nie jest pierwszyzną. Naprawdę było dużo podobnych spraw, a tutaj nasz szanowny portalik, wiadomo który, nakręcił aferę do niespotykanych wręcz rozmiarów. Kolejna sprawa, wypłynęło też bardzo dużo innych gwiazd medialnych. Pojawiło się mnóstwo dziennikarzy, którzy pisali ewidentnie podkliki, próbowali zaistnieć, nie mieli za dużej popularności jak dotąd, a wiadomo, Motor, medialny temat w ostatnich dniach, można wypłynąć. No i niestety niektórzy bardzo mocno to wykorzystali. Jak to robili? Kontrowersją i podawaniem fejków. No jest to bardzo przykre, że jeżeli chodzi o szeroko rozumiane środowisko dziennikarskie, niewielu postarało się przedstawić drugą stronę medalu, przedstawić to wszystko w sposób bardziej obiektywny, pokazać również narrację kibiców i klubu, zbadać temat szerzej. Tylko nakręcali podkliki, coraz to głupsze newsy, z każdym dniem przekraczając skalę żenady. Co chwilę wymyślali coś nowego, coraz to większe kary dla trenera. To trener wyjechał z miasta, to trener w ogóle tam nie wiadomo kogo zbluzgał, to jakieś pakty podpisywał z kibolami i cholera wie z kim jeszcze. No po prostu było to śmieszne.
Trzeba sobie powiedzieć jasno, było to pisane typowo pod wyświetlenia, żeby zaistnieć na Twitterze, Facebooku, na wszelkiego rodzaju innych mediach. No i niestety częściowo się to udało. No jest kilka gwiazd, w cudzysłowie, które mocno sobie nabiły teraz popularność dzięki temu wszystkiemu. Posypały się lajki, pojawiły się zaproszenia do programów, tym podobne. Pozostawiam wam do oceny, czy jest to moralne i etyczne. Natomiast no ciężko się to czytało. Momentami bardzo ciężko. A co do niektórych, no wręcz trudno uwierzyć, że to było pisane bez jakiegoś podtekstu czy drugiego dna. No po prostu niektóre paszkwile wyglądały ewidentnie jak pisane pod jakieś zamówienie. Czyje? Nie wiem. Mogę się tylko domyślać. No tutaj chciałem jednak oddać też szacunek tej garstce dziennikarzy, którzy starali się w jakiś sposób przebijać przez ten mainstream, przedstawić sytuację względnie obiektywnie, toczyć jakieś dyskusje z tą jedną objawioną prawdą. Także panowie i panie, którzy próbowali to obiektywnie przedstawić, dla was szacunek. A z mojej strony, trochę żartobliwie, chciałem podziękować wszystkim tym mediom nam wrogim. Prawda jest taka, że nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg i to było doskonale widać w Lublinie przez ostatnie tygodnie. Powiem wam, że dawno nie widziałem takiego zjednoczenia, jeżeli chodzi o kibiców Motoru. Było to widać zarówno na stadionie, tu zaznaczam, że nie chodzi mi tylko o sektor H, ale również sektor rodzinny, ferajny. Podejrzewam, że i na sektorze VIP znalazłoby się wiele osób, które miały podobne zdanie do naszego. Wyraziliśmy zdanie odpowiednim okrzykiem na meczu. Cały stadion się do tego przyłączył, właściwie bez wyjątku. Pokazuje to jedność kibiców w tej kwestii. Co do tego zjednoczenia, widać je również w internecie. No wszelkiego rodzaju Facebooki, Twittery są po prostu zalewane dyskusjami na temat ostatnich wydarzeń. No i praktycznie 99,9% kibiców Motoru tutaj jednoznacznie stanęło po stronie naszego klubu, trenera. Świetna sprawa, że udało się tutaj przemówić praktycznie jednym głosem i w tym temacie, no tutaj sam trochę się posprzeczałem na Twitterze z kilkoma osobami Motoru, spoza Motoru. No mocno mnie tutaj wsparli inni kibice Motoru. Na Facebooku też setki komentarzy wspierających nasz punkt widzenia. Do tego mnóstwo różnych grafik, memów. Także naprawdę było tu widać to zjednoczenie wśród kibiców. I co jest jeszcze ważne? Wsparli nas również ludzie, którzy na co dzień nie są jakoś bardzo związani z Motorem. No po prostu ludzie z Lublina, którzy gdzieś tam interesują się klubem w jakimś stopniu większym lub mniejszym. No, ale raczej na mecze nie chodzą, nie wiedzą, co się dzieje w Motorze na co dzień. No ale w sytuacji tej całej nagonki dziennikarskiej zapaliła im się czerwona lampka w głowie, że coś jest nie tak. Też stanęli po naszej stronie i bardzo to szanuję. Należy to docenić, że nie poszli za mainstreamem, że poczuli ten lokalny patriotyzm. No i że spojrzeli też trochę paradoksalnie przychylniej na ten Motor Lublin. Zainteresowali się klubem. Do mnie kilka osób, które w ogóle nie są praktycznie związane z Motorem, pisało, pytało, co będzie z trenerem, co będzie z klubem. Nawet zadeklarowali, że gdzieś tam postarają się pojawić na meczu, że ciekawie to wszystko wygląda. Także drodzy dziennikarze, jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Świetnie się przyczyniliście do zjednoczenia środowiska kibiców Motoru. Naprawdę, pewnie tego nie chcieliście. A na pewno tego nie chcieliście, ale super wyszło. Dziękuję. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o to zjednoczenie, tutaj też taki apel z mojej strony. Ja mam w pamięci czasy 2007 roku, drużyna Ryśka Kuźmy. No to było prawdziwe Motor United. Wtedy kibice, piłkarze, sztab, wszyscy graliśmy w jednej drużynie. Piłkarze to nie byli najemnicy, którzy gdzieś tam za pieniądze kopią piłkę po zielonej murawie. No bo tych pieniędzy nie było. To byli nasi koledzy. Może nawet nie moi, bo ja byłem wtedy jeszcze za młody. Ale to byli po prostu znajomi ludzie z trybun. Ludzie, z którymi znaliśmy się z osiedla. Ci piłkarze z tamtych czasów grali po prostu dla kibiców, dla Motoru, dla idei. Trener Kuźma razem ze swoim ówczesnym sztabem, mimo że nie pochodził z Lublina, również był bardzo zaangażowany w to wszystko. My jako kibice nie ograniczaliśmy się do jeżdżenia na wyjazdy, kibicowaniu, śpiewaniu, no ale pomagaliśmy też jak mogliśmy. Chociażby zbiórki pieniędzy na działalność klubu, żeby piłkarze w ogóle mogli pojechać na mecz,
czy na przykład ogromna manifestacja pod ratuszem. No to były czasy takie, gdy naprawdę byliśmy mega zjednoczeni jako cały motor Lublin. No i teraz musimy do tego wrócić. W końcu coś ruszyło, trybuny są zjednoczone, mówią jednym głosem. Co więcej, widać też jedność z piłkarzami. Widać, że piłkarzom naprawdę zależy, że jest to ekipa, która się bardzo stara. Widać, że cały sztab, trener również oddają serce dla tej drużyny. Wszystko, żeby w końcu ten nasz motor Lublin osiągnął sukces. I coś pozytywnego z tego było. I to jest ten czas, kiedy musimy się jak najbardziej zjednoczyć, zaangażować. Kto może, niech pomaga. Jeśli macie jakieś pomysły, jak można pomóc, czy to nam jako kibicom, żebyśmy lepiej to wszystko rozwijali, ten ruch kibicowski, czy chcecie się zaangażować w klubie, czy po prostu zastanawiacie się, żeby pójść na mecz, pojechać na wyjazd, nie zastanawiajcie się, róbcie to, samo się nic nie zrobi. Trzeba tutaj zacząć działać, budzić się. Wspólnie budujmy ten wielki motor jako środowisko kibicowskie, piłkarskie, tak aby te nasze marzenia zaczęły się spełniać. Tyle ode mnie. Byle jakość, do której zdołaliśmy się wszyscy przyzwyczaić, a przynajmniej ci, którzy wciąż są jeszcze na trybunach, przeniosła nas w taki stan długotrwałego uśpienia. Ja to czytam tak, że piłkarskie środowisko motoru przybrało formę drzemiącego wulkanu, którego ostatnią erupcję obserwowano może kilkanaście lat temu, jeszcze za czasów Ryśka Kuźmy. Tym bardziej nie powinno nikogo dziwić, że to co teraz na przestrzeni ostatniego pół roku dzieje się w motorze, na nowo zaczęło wzbudzać zainteresowanie w lokalnym świadku. Za chwilę to się też pewnie rozleje na resztę województwa. To może oznaczać, że faktycznie coś jest na rzeczy. I bynajmniej nie chodzi tu o kolejny balonik do napompowania, a tych pękało już wiele. Gonzalo Feijoo po części świadomie, może po części nieświadomie, ale kto wie, czy właśnie nie uruchomił tego procesu uaktywniania się naszego lubelskiego wulkanu, który swoje największe erupcje pamięta jeszcze za czasów motoru, gdy występował w najwyższej lidze. O wybudzaniu wulkanu niech świadczą choćby te powroty kibiców. Kibiców, którzy dawne czasy pamiętają, żyli w tych czasach i uczestniczyli aktywnie. Ale od dłuższego czasu jakoś te osoby, tak nie po drodze im było z motorem. Nie kieruję tego w żadnym wypadku jako pretensję. Jako kibic motoru cieszę się z tego, że ci kibice wracają. I tak właśnie myślę sobie, że nawet jeśli ci kibice kiedyś postawili krzyżyk, powiedzieli, że więcej ich noga nie stanie nam na stadionie motoru, to uważam, że teraz, kiedy mają na pewno na nowo chęci przyjść na mecz i kibicować, dla mnie każdy ma prawo pomylić się, przyznać do błędu i na nowo przyjść kibicować. Ja wiem, rozumiem, każdy ma swoje obowiązki, rodzinę, pracę. Ja to wszystko rozumiem, że tego czasu jest mniej na mecze, ale z doświadczenia też wiem, że jak się chce, to można pogodzić i gdy są sukcesy, gdy coś się zaczyna dziać, to widać, że ludzie nagle potrafią dogodzić. Ja tego nie kieruję jako zarzut, tylko ja staram się też tłumaczyć to tym osobom, takim, które są ze mną na co dzień na trybunach, żebyście... I ja te słowa właśnie kieruję do Was, żebyście to potrafili przegryźć. Wiem, że czasem jest to trudne, bo wiadomo, że jak się jest na dobre i na złe, to czasem to boli, jak nagle widzicie kogoś, kto przypomniał sobie o motorze i teraz chce spijać śmietankę. Ale jeśli chcemy być mocni, to musimy o każdego kibica zadbać, musimy zmienić nastawienie i naszą mentalność. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie budować wielki motor. Olsztyn to miasto leżące w województwie warmińsko-mazurskim. Niecałe 90 km mają olsztynianie do granicy z obwodem kaliningradzkim. Obecnie mieszka tu 175 tysięcy
ludzi. Wspominając trochę o historii samego miasta, Olsztyn otrzymał prawa miejskie w XIV wieku, czyli podobnie jak nasze miasto Lublin. Początkowo Olsztyn pełnił funkcję strażnicy, która chroniła Prusów przed najazdem Litwinów. Podobno już wtedy nazwano miejsce Allenstein, czyli kamień nad łyną, a tak naprawdę kamień nad łanią. Sprawdziłem dlaczego tak, ponieważ staropruskie słowo Alna, od którego wzięła się nazwa miasta, oznaczało łanię, czyli samicę jelenia. Dzięki bogatym terenom łowieckim, ale też jeziorom, a tych mają około 16, dzięki też atrakcyjnym szlakom handlowym, Olsztyn mógł się bardzo szybko rozwijać. Przez wiele lat miasto było pod panowaniem Krzyżaków, potem kilkukrotnie zmieniało właściciela i to miasto też należało do Polaków. W końcu drugi pokój toruński przyniósł przejście w armii pod panowanie polskie. Warto wspomnieć, że podczas kolejnej wojny z Krzyżakami administratorem na Zamku Olsztyńskim był sam Mikołaj Kopernik, który po części był związany z tym miastem. Stąd dzisiaj Olsztyn może pochwalić się własnym planetarium astronomicznym. Kiedy mówi się o Olsztynie, to zazwyczaj tak jak ja, każdy wspomina o okresie, kiedy na terenach Warmii rozporządzali Krzyżacy. Ale jeśli zastanowimy się, co miało największy wpływ na kształt obecnego miasta, to tutaj trzeba wskazać Prusy Wschodnie. Plebiscyt z 1920 roku pieczętował nie tylko polityczną tożsamość Warmii i Mazur, biorąc pod uwagę krajobraz Europy po I wojnie światowej, ale jak wiadomo, ludność opowiedziała się za pozostaniem w granicach Niemiec, a było to ponad 90% głosów za Prusami. Tutaj mieszkańcy miasta stanowili ludność napływową o różnych narodowościach, różnych kulturach i doświadczeniach. W jednym miejscu zderzyli się ze sobą między innymi Polacy, Prusacy i Litwini. Po II wojnie światowej, gdy miasto zostało bardzo dotkliwie zniszczone, a zrobiła to Armia Czerwona, na miejsce wysiedlanych dotychczasowych mieszkańców zaczęli przybywać przesiedleńcy z Kresów Wschodnich, m.in. z okolic Wilna, Grodna, z Wołynia, ale także z centralnej Polski. Odgruzowanie i odbudowa miasta trwała do końca lat 50. I to tyle, jeśli chodzi o suche informacje. Do tej pory w Olsztynie byłem dwa razy i w obu przypadkach były to wizyty związane z meczami motoru. O dziwo, oba te wyjazdy pozwoliły mi trochę zapoznać specyfikę miasta. Pewnie zapytacie, w jaki sposób to zrobiłem, skoro podczas wyjazdów nie ma zwykle czasu na turystykę, a do tego dochodzą ograniczenia narzucane przez wiadomo kogo. Ale w przypadku wyjazdów do Olsztyna było trochę inaczej i jednak widziałem trochę więcej niż na pozostałych wojażach. Oba te wyjazdy odbyły się w 2011 roku, w odstępie kilku miesięcy. Pierwszy z nich wypadł w okresie słynnej wojny Tuska z kibolami. Wtedy to na wszystkich stadionach w Polsce zamykano sektory dla kibiców przyjezdnych, no ale ekipy zaczęły się ze sobą solidaryzować i puszczały się między sobą na swoje sektory. Nie inaczej zrobił Stomil, który zapewnił nam obejrzenie meczu. Najpierw puścili na trasę jedno swoje auto, które spotkało się z nami na trasie i sprowadzili nas pod sam stadion. Tego dnia byliśmy w ponad 80 osób, już nie pamiętam, nawet nie bardzo mogę znaleźć jakąkolwiek relację z tego meczu. Podczas spotkania staliśmy obok siebie. Ja akurat wraz z kilkoma osobami przemieściłem się do budynku klubowego, a stoi obok tej trybuny głównej i udało nam się mecz obejrzeć z najwyższego punktu na stadionie. Reszta stała obok Stomilu. Po meczu oczywiście wspólne okrzyki typu chuligani zawsze razem, które zarzucał Grochu. No i potem Stomil zaproponował nam wypad w jedno z pobliskich jezior, więc kto chciał, mógł się jeszcze tego wieczoru ochłodzić. Więc jak widzicie,
trochę pojeździliśmy po tym Olsztynie. Zrobiło wtedy na mnie ogromne wrażenie to, w jakiej miasto jest usytuowane, w jakiej scenerii. No i jeszcze odnośnie w ogóle tego meczu, no to dodam, że w przeciwieństwie do kibiców olsztyńskich, to ich zawodnicy już nie byli tak gościnni, bo wtedy przegraliśmy, sprawdzałem, no 4-0. Z kolei ten drugi wyjazd sprawił, że miałem okazję trochę pozwiedzać samo miasto. Przyjechałem do Olsztyna samemu. Tak się złożyło, bo akurat wtedy przez kilka miesięcy mieszkałem pod Koszalinem. No i że miałem słabe połączenia, no to w Olsztynie musiałem być już na 6 godzin przed pierwszym gwizdkiem. Czyli wtedy dopiero tak naprawdę te 5 autokarów z kibicami motoru ruszało w trasę w kierunku Olsztyna. No a ja miałem jeszcze dużo czasu na atrakcje turystyczne. Przyznam, że największe wrażenie zrobiło na mnie Stare Miasto, które może nie należy do największych, ale naprawdę jest całkiem ładne, schludne i co rzuca się w oczy, jest bardzo czyste. Na uwagę zasługują kamieniczki w klimacie renesansowym. Tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, miasto było w dużej części zniszczone, więc te kamienice zostały odbudowane dopiero po II wojnie światowej. Najbardziej znanym zabytkiem jest taka charakterystyczna wysoka brama pochodząca z XIV wieku. Co do samego meczu, to tu niewiele można powiedzieć. On się zakończył remisem 0-0. Panował straszliwy upał. Nie bluzgaliśmy na siebie ze Stomilem. No wiadomo, no też pamiętaliśmy to, jak nas kilka miesięcy wcześniej przyjął Stomil na swój sektor, więc tutaj szacun dla nich. No i trzeba było wracać, ale no akurat w moim przypadku nie do domu, tylko no do Koszalina. Więc podjechałem do Warszawy autokarem, no i tam musiałem wysiąść i przesiąść się w pociąg. Historia Stomilu rozpoczyna się wraz z zakończeniem II wojny światowej, czyli de facto, kiedy włączono w armię do państwa polskiego. No i wtedy rozegrano pierwszy mecz piłkarski polskich drużyn na tych terenach. Naprzeciwko siebie stanęli kolejarze, którzy dali początek w armii Olsztyn, a po drugiej pracownicy zakładów spożywczych z Połem, którzy tak naprawdę byli założycielami Stomilu. Przez wiele lat po powstaniu tego klubu no, stomilowcy błąkali się po niższych ligach. Dopiero z chwilą wybudowania w Olsztynie fabryki opon Stomil i tak naprawdę przejęcia przez fabrykę patronatu nad klubem rozpoczęło się powolne takie pięcie olsztynian w górę. Pierwszym większym sukcesem Stomilu był awans do drugiej klasy rozgrywkowej. Później klub z różnym skutkiem grał to w drugiej, to w trzeciej lidze. No i największy sukces klubu to oczywiście już lata 90., rok 1994. Awans do ekstraklasy. No i tam Stomil był aż do 2001 roku. Czyli łącznie Stomil wystąpił w 8 sezonach w ekstraklasie, o jeden mniej od naszego motoru. Pod koniec XX wieku drużyna dwa razy awansowała do 1/4 finału Pucharu Polski. Późniejsze lata to coraz większe kłopoty finansowe. Odbiło się to na degradacji. Stomil balansował najpierw między drugim a trzecim poziomem rozgrywkowym, później nawet między trzecim a czwartym. No i sytuacja ustabilizowała się dopiero w 2012 roku. Wtedy olsztyńska drużyna awansowała do pierwszej ligi. Motor w tym sezonie zajął 5. miejsce w drugiej lidze wschodniej. I warto podkreślić, że ten awans Stomil zrobił miejscowymi zawodnikami. Ale najciekawszą anegdotą jest ta, jak to piłkarze Stomilu po uzyskaniu promocji do wyższej ligi zamiast otrzymać premię dostali karnety na basen. I tak Stomil przez ostatnie 10 lat grał na poziomie pierwszej ligi. Ale ci najbliżej klubu sami uważają, że to było ponad możliwości klubu. Ciągłe problemy finansowe, klub zalegał z należnościami wobec piłkarzy. No i ta nędzna infrastruktura, o której też poświęcę trochę czasu. W takich warunkach udawało się utrzymać drużynę na zapleczu ekstraklasy.
Tak naprawdę to ludzie od lat tworzą ten klub, czyli kibice, piłkarze, pracownicy biurowi. No panuje tam istnie rodzinny klimat. Nawet jak wchodzę na klubowe strony Stomilu, to czuć, że ci ludzie to kochają i traktują to jako najwyższe dobro wspólne. Jeśli zapytamy o główne problemy Stomilu, to na pierwszy plan wyłania się infrastruktura sportowa. Polecam Wam zajrzeć na YouTube'a i poszukać filmów, które przedstawiają olsztyński obiekt. A ci, co będą w niedzielę na meczu, to sami przekonają się na własne oczy. Z jednej strony stadion oddaje ten klimat lat 90., no ale z drugiej strony każdy współczesny człowiek może poczuć się na tym obiekcie jak w jakimś skansenie. Estadio da Gruz, bo tak przyjęło się o nim mówić, niewiele zmienił w swym wyglądzie na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. No może poza krzesełkami, których swego czasu więcej zamontowano i na tę chwilę obowiązują na nim cztery odcienie koloru niebieskiego. Zapewne wszystko z odzysku, na przykład kiedy wyburzano trybuny w Płocku, część krzesełek z tamtego stadionu z radością przyjęto w Olsztynie. Stadion żyje własnym życiem, do tego ma swoich mieszkańców. Są tam kormorany, co ciekawe wizerunek kormorana widnieje w herbie Stomilu, ale są też lisy, które mają tam swoje nory. Jedna z nich jest pod zegarem. Ostatnio kolega ze Stomilu, którego pozdrawiam, wysłał mi filmik nagrany tuż po wizycie Olimpii Elbląg, kiedy to byli w Olsztynie i na pierwszym planie widać leżącego na murawie Rudzielca, który strasznie się udrapał. Kolega śmiał się, że to wszystko przez te pchły, które pozostawiła po sobie Olimpia. Nie wiem, nie wnikam w te ich animozje. Idziemy dalej. Przy okazji przypomniałem sobie o podobnym Rudzielcu podczas meczu Motoru, który wpadł na chwilę na arenę, ale równie szybko ją opuścił, bo być może nie spodziewał się tak licznej publiki. Napiszcie zresztą w komentarzu, jeśli pamiętacie, o który to mecz chodzi, bo ja szczerze to nie pamiętam. Kibice Stomilu Olsztyn obok oczywiście naszej ekipy są według mnie jednym z ciekawszych zjawisk kibicowskich w drugiej lidze. Zacznijmy od początku. Pierwszy młyn datowany jest na koniec lat 80., co w porównaniu do innych ekip w Polsce wypada średnio. W pamięci mam opisy naszych starszych kolegów, którzy opisali wyjazd z końcówki lat 80. do Olsztyna i możemy się z niego dowiedzieć, że w tych latach stomilowcy dopiero uczyli się kibicowania, nie mówiąc już o chuligance. Kolejne lata pokazały, zwłaszcza okres, kiedy Stomil grał w najwyższej lidze, że stomilowcy zrobili ogromny progres i na swój sposób stanowili bardzo ciekawą, ale też niedocenioną ekipę. Dwa lata temu wyszedł w TMK obszerny wywiad z chuliganem Stomilu. Zachęcam zresztą zajrzeć do niego. Tam są też wspomnienia z atrakcji pod Lublinem, które zapewniła wschodnia horda. Ale w tym właśnie wywiadzie możemy dowiedzieć się, jak prężnie Stomil działał w kierunku chuligańskim i niekoniecznie lubił się tym chwalić. Druga połowa lat 90., kiedy Stomil był już w ekstraklasie, pojawiła się u nich nowa generacja kibiców, którą niekoniecznie interesowało chlanie na wyjazdach, ale szli w kierunku silnej ekipy chuligańskiej, wzorowanej na tych najlepszych, na przykład Banitach Lecha Poznań. Stomilowców interesowały regularne treningi, siłownia i odpowiednie do tego specyfiki. To przełożyło się na ich wygląd. Wśród kibiców w Polsce krążyły opinie o fanach Stomilu jako o sterydziarzach. Ale nie na samym wyglądzie nabrali oni rozgłosu w świadku chuligańskim, ale głównie przez to, że potrafili jeździć konkretną bandą w różne rejony Polski i skutecznie postawić się innym ekipom. I zresztą no też oni nie mieli wyjścia innego, tak sami tłumaczą, bo przede wszystkim każdy dla nich wyjazd to jest no naprawdę duże wyzwanie i wyprawa. W każde miejsce mają daleko. Ale taka też refleksja dla nas. Zobaczcie, jak to wyglądało w tym czasie u nas na Motorze. Kiedy Stomil budował tą ekipę chuligańską i śmigał po centralnej Polsce, no to my co, bujaliśmy się po trzeciej i czwartej lidze, a kontakty z innymi ekipami no, mogliśmy mieć w zasadzie tylko za sprawą Śląska,
albo meczów na kadrze. Nic więc dziwnego, że pewne trendy przyszły do Lublina z dużym opóźnieniem. Kiedy jednak spojrzymy jeszcze na Stomil z tamtych lat, czyli z przełomu XX wieku, XXI, to są rzeczy, które mi osobiście bardzo się nie podobają, bo stomilowcy wielokrotnie potrafili rezygnować z dopingu i atmosfery na meczach. No głównie tych meczach u siebie, a główny nacisk kładli właśnie na ekipę chuligańską. I tutaj znowu wracamy do problematyki, którą poruszałem w poprzednim odcinku podcastu, czyli czym jest sedno kibicowania. Młyn uważam za serce kibiców. Jeśli serce choruje, inne dziedziny kibicowania w tej dłuższej perspektywie tak naprawdę nie mają wtedy prawa, by tu przetrwać. Stomilowcy zaprzyjaźnieni są z kibicami Polonii Bydgoszcz i Wisły Płock. Ta pierwsza ekipa dość kontrowersyjna, obecnie nie jeżdżąca na swoje mecze, wywołująca na scenie kibicowskiej wiele zażartych dyskusji wśród fanów całej Polski. Zawisza Bydgoszcz przez lata twierdził, że jest to ekipa widmo. Oczywiście Stomil jest tutaj innego zdania, ja tu nie zamierzam tego oceniać, nie jest to moja rola. Jeśli Was interesuje ten temat, to na pewno znajdziecie o tym w internetach czy w TMK. Oprócz zgód, Stomil ma dobry układ chuligański z kibicami Lechii Gdańsk, ale też układy z Hutnikiem Kraków i ŁKS-em Łomża. Obecnie na mecze Stomilu przychodzi średnio niecałe 2000 kibiców. Młyn znajduje się na trybunie krytej. Usytuowany jest naprzeciwko sektora gości. No i zbierają się w tym młynie w kilkasetek, ale na tych najważniejszych meczach potrafią dobić nawet do 2000. Mają stomilowcy bardzo dużo fanklubów. Wszystko pokłosiem tego, że przez długi czas tylko Stomil liczył się na piłkarskiej mapie w swoim regionie. I porównując temat fanklubowy do nas, to trzeba przyznać, że naprawdę mają kilka konkretnych. Nawet takich, które zbierają się do 100 osób. Z tych bardziej znanych to m.in. Ostróda, Nidzica czy Olsztynek. No jest ich dużo więcej, możecie to sprawdzić na stronie kibicowskiej. A skoro już jesteśmy przy stronie kibicowskiej, to też osobiście Wam ją polecam, bo widać, że osoby, które prowadzą tą stronę, robią to w sposób rzetelny, w starym stylu kibolskim, takim znanym jeszcze z czasów, kiedy informacje o tym, co wydarzyło się na trybunach, czerpało się głównie z zinów. Wracając jeszcze tak na chwilę do wątku fanklubowego, no to wiadomo, Stomilowi możemy pozazdrościć tych liczb, tej organizacji, ale nasze fankluby, ja cały czas to obserwuję, jestem na bieżąco, one się rozwijają i brakuje im tak naprawdę jednego, no tego, żeby w końcu na motor zrobił sukces sportowy, czyli to, na czym Stomil Olsztyn zbudował własne fankluby w latach 90. Wątków o kibicach Stomilu jest naprawdę dużo więcej, no ale ogranicza nas czas. To, co może się w nich podobać, to olbrzymia wola walki o własny klub, a niejednokrotnie Stomil borykał się przecież z olbrzymimi problemami finansowymi. No do tego dochodzą jeszcze sprawy ze Stadio da Gruz, o których wcześniej Wam mówiłem. Zresztą tutaj wyobraźcie sobie taki scenariusz, gdybyśmy to my ciągle grali na Zygmuntowskich. Owszem, gdy wymawiam tą nazwę, to serce bije mi mocniej, bo tam przecież stawiałem pierwsze kroki w rzemiośle kibicowania. To tam nauczyłem się zasad i wartości, które obowiązują na trybunach. Jednak czas płynie do przodu i gdyby motor w dalszym ciągu zatrzymał się na Zygmuntowskich, no to frekwencja na naszych meczach byłaby zdecydowanie niższa niż obecnie. Wystarczy przypomnieć sobie, ilu nas chodziło na mecze tuż przed przeprowadzką na arenę. Smutne, ale prawdziwe. Tym bardziej wielki szacun dla fanatyków Stomilu, którzy muszą się mocno nastarać, aby przyciągnąć no, większą publikę. Cześć motorowcy! Czas na kolejny mecz lubelskiej drużyny w rundzie wiosennej i czas na kolejnego trudnego przeciwnika.
Stomil Olsztyn jest dokładnie 3 punkty przed Motorem. Motorem, który jest 8 i ma 34 oczka na swoim koncie. A to oznacza, że wygrana w Olsztynie dałaby awans na miejsce będące tuż za strefą barażową. A zatem ekipo Gonzalo Feo liczymy na kolejny komplet punktów w tej rundzie. Motor jak do tej pory obok Znicza Pruszków jedynym zespołem, który wygrał wszystkie 4 mecze. Motor spotka się z zespołem, który do tej pory także nie przegrał, ale jeszcze nie wygrał. Stomil Olsztyn 4 mecze i 4 remisy. Co ciekawe, Stomil ani przez minutę w tej rundzie jeszcze nie przegrywał. Rozpoczął remisami z Polonią Warszawa i Garbarnią Kraków po 1-1, dwukrotnie obejmując prowadzenie, a ostatnie 2 spotkania to bezbramkowe pojedynki z Olimpią Elbląg i Górnikiem Polkowice. Jednak te 4 remisy niech nikogo nie zmylą, bo Stomil to nadal drużyna, której celem jest oczywiście awans do pierwszej ligi, a raczej powrót do pierwszej ligi, w której spędzili ostatnich 10 lat. Zatem nie będzie taryfy ulgowej dla Motoru Lublin i trzeba się przygotować na bardzo trudną przeprawę. Stomil po rundzie jesiennej był wyżej niż teraz, ale ostatnie mecze sprawiły, że wypadli poza strefę barażową. Te remisy na pewno nie mogą cieszyć ekipy Szymona Grabowskiego, notabene trenera, z którym Motor miał okazję się już mierzyć, gdy ten prowadził Resowie jeszcze w trzeciej lidze. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, prowadził zarówno z Polonią i z Garbarnią, a dodatkowo w meczu z Górnikiem Polkowice nie wykorzystał rzutu karnego. Zresztą takim mini negatywnym bohaterem Stomilu w tej rundzie jest Brazylijczyk Werick Caetano, który dostał czerwoną kartkę w meczu z Garbarnią w Krakowie, a ostatnio to właśnie on nie strzelił z 11 metrów w Polkowicach. To też pokazuje, że ten zespół mógł zdobyć trochę więcej punktów, no ale jak do tej pory tylko 4 oczka na ich koncie. Co za tym idzie, Motor odrobił aż 8 z 11-punktowej straty do swojego najbliższego rywala. Motor do niedzielnego meczu przygotowuje się bez 2 podstawowych zawodników. No i to będzie spory, może nie tyle kłopot, ale też spora zagadka w tym, jak wypadnie linia defensywna, bo to o nią najbardziej możemy się w tym momencie martwić. Za żółte kartki pauzować będzie Sebastian Rudol. Trochę szkoda tego napomnienia, bo pamiętam, że dostał go za faul po swojej stracie i po tym jak Cezary Demianiuk chciał mu uciec na naszej połowie. Na szczęście tutaj udało się go powstrzymać, no ale cena za to była dość wysoka, a zatem pauza w meczu w Olsztynie. Drugim nieobecnym będzie Filip Luberecki. Tutaj już można powiedzieć, że to jest poniekąd nagroda dla samego zawodnika, ale my byśmy woleli mieć Filipa oczywiście w składzie. Natomiast Filip pojechał na zgrupowanie reprezentacji U18, no i tam będzie rozwijał się, mamy nadzieję, z korzyścią dla przyszłych meczów w barwach Motoru. Ale też trzeba pamiętać, że zagrożeni pauzą w kolejnych meczach są 3 inni podstawowi zawodnicy ekipy Gonzalo Feo. Piotr Ceglarz, Filip Wójcik, Arkadiusz Najemski. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić moment, w którym wszyscy naraz mieliby wypaść na kolejne spotkanie. Chociaż patrząc na terminarz, wydaje się, że niedzielna potyczka na wykartkowanie się wcale nie byłaby głupim pomysłem. Dlaczego? Bo za tydzień do Lublina przyjedzie Śląsk 2 Wrocław, czyli rywal z dołu tabeli, a później trzeba będzie pojechać do bardzo mocnego Znicza Pruszków. Może zatem 1-2 zawodników dostaliby żółte kartki? Wcale to nie byłoby takie złe, zwłaszcza w kontekście szerokiej kadry, ale mimo wszystko wypadnięcie 3 takich zawodników byłoby już jakimś problemem. Drugi mecz ze Stomilem Olsztyn w tym sezonie i liczymy na drugie zwycięstwo. Jesienią, a konkretnie 20 sierpnia 2022 roku, Motor wygrał 1-0 po golu Leszka Jagodzińskiego. Jagodzińskiego nie ma już dzisiaj w klubie, podobnie zresztą jak kilku innych zawodników, którzy wtedy grali. Konkretnie w zasadzie to 2. Mówię tutaj o Pawle Budzyńskim i właśnie Jagodzińskim. Kontuzjowany od dawien dawna jest Michał Żebrakowski, podobnie jak Damian Sędzikowski. Swoje problemy zdrowotne mieli Max Cichocki, Kamil Rozmus
A ostatnio na ławce też rozpoczyna Piotr Kusiński, a zatem to będzie kompletnie inna drużyna, którą oglądaliśmy wtedy, w sierpniu. I to też będzie drużyna dzisiaj już Gonzalo Frejo. Wtedy to była ekipa Stanisława Szpyrki, co ciekawe, to było jedyne ligowe zwycięstwo pod wodzą poprzedniego trenera. No i to było też pierwsze zwycięstwo w tym sezonie ligowym. Oczywiście w jesieniu bardzo długo motor rozpędzał się, ale teraz motor jest bardzo napędzony. I taka powtórka, to nawet te 1-0 byłoby bardzo mile widziane, zwłaszcza, że tak jak wspomniałem na samym początku, dałoby awans na 7. pozycję w tabeli. Do Olsztyna motor wraca po prawie 12 latach. Ostatnia potyczka to 27 sierpnia 2011 roku. Wtedy zakończył się mecz bezbramkowym remisem. To był też sezon, w którym Stomil awansował do pierwszej ligi i spędził w niej ostatnich 10 lat, zanim spadł właśnie w ostatnich rozgrywkach. My raczej ostatnie lata, wówczas gdy Stomil grał w pierwszej lidze, spędzaliśmy 2 ligi niżej, a zatem dość długo czekaliśmy na kolejne pojawienie się przy ulicy Piłsudskiego w Olsztynie. Warto wspomnieć, że Stomil w tym sezonie miał już 10 rzutów karnych, z których 9 zamienił na gole. Jeden jedyny niewykorzystany to ostatnia kolejka i spotkanie w Polkowicach. Ale też warto dodać, że 6 z nich trafił zawodnik, który już gra gdzie indziej. Jakub Tecław po dobrej jesieni trafił do byłego naszego prezesa, czyli do GKS-u Tychy, gdzie ściągnął go Leszek Bartnicki. No i to też było największe osłabienie zimowe zespołu z Olsztyna. Ekipa z Stomilu uzupełniła skład, a nawet można powiedzieć wzmocniła 2 zawodnikami z klubów z Górnego Śląska. Tutaj trafił Hubert Sadowski ze Skry Częstochowa i Marcin Stromecki z GKS-u Katowice. Ale nadal to nie jest drużyna, której powinniśmy się obawiać. Drużyna, w której jest też jeden były nasz dobry znajomy, Bartosz Walencik. To on grał w motorze wiosną sezonu 2017-2018. Środkowy obrońca strzelił nawet 2 gole dla lubelskiej drużyny, ale też zapisał się w jednym spotkaniu dość bardzo ciekawie w protokole sędziowskim, bo w meczu z Krzyostrowiec Świętokrzyski dostał czerwoną kartkę już w 3 minucie. Motor, co ciekawe, grając prawie cały mecz w osłabieniu, wygrał wtedy 2-1. Na pocieszenie dla Walencika przypomnę, że jednak to nie jest najwcześniejsza czerwona kartka z ostatnich lat zawodnika motoru, bo pewnie wiele osób może kojarzyć mecz z Sokołem Sieniawa na arenie Lublin, gdy Walerii Sokolenko jeszcze przed upływem 60 sekundy meczu już pożegnał się z boiskiem. Na kogo liczymy w zespole motoru? Tutaj mogę się odwołać do swojego tekstu na motorlublin.com, do którego zapraszam, że co mecz mamy innych bohaterów. Oczywiście to bardzo dobrze, że nie musimy polegać tylko na jednym zawodniku, bo tak naprawdę moglibyśmy być bardzo łatwi do przeczytania. A tak, w jednym meczu błyszczy Wełniak, w innym Marcel Gąsior, w innym Rafał Król, Michał Król i wielu, wielu innych piłkarzy, którzy naprawdę potrafią zrobić jakość. W ostatnim meczu przede wszystkim zostali wyróżnieni zawodnicy, którzy strzelali gole. Trudno się dziwić, bo to najbardziej przykuwa wzrok. Ale ja bym się tutaj zatrzymał na Marcelu Gąsiorze. Zawodnik, który nie został wyróżniony przez oficjalne media klubowe, nie został wyróżniony także przez portal Piłka Nożna ani Ligowca do 11 kolejki, a uważam, że on miał bardzo duży, choć może niezauważalny na pierwszy rzut oka wpływ na to, jak motor funkcjonował w minioną sobotę. Marcel Gąsior przede wszystkim świetnie czytał to, jak rozwijają się ataki drużyny Pogoni Siedlce. Zaliczył mnóstwo ważnych przechwytów w takich newralgicznych momentach. Gdyby ich zabrakło, mogłoby to się kończyć gorącymi sytuacjami pod bramką Łukasza Bodziłka. Ale też potrafił rozdzielać piłki, grać dużo do przodu piłek, które dawały napędzenie akcji motoru Lublin. I dlatego uważam, że nie zawsze bramki, nie zawsze asysty są pierwszym wyznacznikiem do tego, jak kto gra. Oczywiście bez nich nie byłoby punktów, nie byłoby zwycięstw, ale też bez takiej super gry zawodnika na pozycji numer 6 nie byłoby całej tej otoczki, która pomagała pozostałym zawodnikom. Oczywiście wyróżnimy Michała Króla, który do niedawna był zawodnikiem, który nie łapał się do pierwszego składu, ba, czasem nawet siedział na trybunach, a teraz trudno sobie wyobrazić 11 meczową bez niego.
Wyróżniłbym także Dawida Kasprzyka, który wszedł na kwadrans, a pokazał się z bardzo dobrej strony. Przecież to on dogrywał Michałowi Królowi do pustej bramki na 4-1, a przecież jako napastnik nie musiał tego robić. Mógł sam kończyć akcję strzałem i nawet gdyby nie trafił, to nikt by mu nie miał niczego za złe, bo przecież było 3-1, a do końca meczu zostało kilkadziesiąt sekund. Ale jednak zdecydował się na podanie i chwała mu za to, tak samo jak za to, jak potrafił trzymać się przy piłce, wywalczyć kilka fauli. To jest właśnie plus zawodnika, który wchodzi z ławki i to jest coś, na co mocno liczymy. Za każdym razem ta ławka rezerwowych daje jakiś asumpt do tego, żeby było tylko lepiej w drugiej połowie. I to myślę, że jest największa wartość Motoru i największa przewaga nad wieloma drużynami, nawet tymi, które są nad Motorem. Ławka rezerwowych, ona potrafi dać dużo. Zresztą Gonzalo Feo mówił wielokrotnie o tym, że najmocniejszy skład wcale nie musi rozpoczynać meczu. Najmocniejszy skład może też kończyć to spotkanie, więc to jest może także element tego, że nie wszystkie zmiany my z zewnątrz musimy rozumieć. Czasem zawodnik może wejść dopiero w 60-70 minucie, ale dać coś ekstra, coś co dobije rywala i pozwoli cieszyć się z wygranej. Mamy nadzieję, że będzie ta wygrana, bo jak już zaczęliśmy wygrywać, to chcemy sobie odbić ten początek jesieni, więc teraz początek wiosny chcemy mieć samymi zielonymi kolorami przy Motorze Lublin. Tym bardziej, że Motor ma co gonić. Nadal 4 punkty do strefy barażowej, ale jak wspomniałem, jest szansa wskoczyć nad Stomil, a za tydzień, skoro przyjeżdża do Lublina Śląsk 2 Wrocław, to po cichu można liczyć, że na święta wielkanocne może Motor zamelduje się już w strefie barażowej, ale nie będziemy wybiegać tak daleko. Skupiamy się tu i teraz, czyli Stomil Olsztyn. Mecz w niedzielę o 15:00. Mamy nadzieję, że będziemy mogli w niedzielę pójść do pracy z uśmiechem na ustach.